reprezentantka naszego ruchu po to, żeby przekazać społeczny głos poparcia dla postulatu obowiązkowych szczepień pod groźbą grzywny. Nasz ruch działa w tej sprawie, ponieważ opowiedziało się za tym 76% aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji. Jak piszemy w naszym apelu w tej sprawie, wkraczamy właśnie w trzeci rok pandemii, która mogła się skończyć dużo wcześniej, gdybyśmy nie dopuścili do mutacji wirusa. W Polsce podczas pandemii zmarło ponad 150 tysięcy osób więcej niż w poprzednich latach. A Polska radzi sobie z pandemią niemal najgorzej w całej Unii Europejskiej, dlatego że mamy bardzo kiepski odsetek wyszczepienia. Ten apel nadal jest na naszej stronie, na stronie akcjademokracja.pl. Zebraliśmy już pod nim ponad 10 tysięcy podpisów, zbieramy je nadal. Niesiemy teraz ten głos ponad 10 tysięcy osób i spotykamy się z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych partii politycznych. Dziś bardzo nas cieszy spotkanie z przedstawicielkami Lewicy, która otwarcie popiera postulat obowiązkowych szczepień. Namawiamy do tego również pozostałe partie, w tym partię rządzącą. Wierzymy bowiem, że tylko w ten sposób uda się powstrzymać falę dziesiątek tysięcy zakażeń, która dzień w dzień przetacza się przez Polskę. Odbiera wielu osobom możliwość pracy, zarobienia pieniędzy na utrzymanie się. Odbiera młodzieży możliwość normalnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, zdobywania wiedzy, rozwijania relacji rówieśniczych, ale przede wszystkim odbiera życia. Odbiera życia bliskim nam osobom. To musi się skończyć. Nie zgadzamy się na to, by tak ważna dla nas wartość wolności była pretekstem do bezmyślnego szkodzenia zdrowiu i życiu innych osób. Polki i Polacy muszą być bezpieczni. Także dziś przekazujemy nasz głos posłankom Lewicy. Dzięki. Dziękujemy bardzo za tą zbiórkę, za to wsparcie właśnie działań związanych ze zdrowiem i życiem Polek i Polaków. Pandemia rozłożyła rząd PiS-u na łopatki. Codziennie dochodzą do nas informacje, które pokazują, jaka jest skala pandemii w Polsce. Te statystyki nie kłamią. Wczoraj to jest ponad 57 tysięcy zakażeń. Ponad milion osób na kwarantannie. Codziennie mamy informacje o pogrzebach. Dziś jest chowana moja dobra koleżanka w Gołdapi, która posłuchała antyszczepionkowców. I mimo tego, że była w grupie ryzyka, nie zaszczepiła się. Posłuchała ludzi, którzy doprowadzili do jej śmierci. Tak, mówię o tym jasno. Niezwykle mi trudno dzisiaj o tym mówić, bo mogłaby żyć, mogłaby się zajmować swoim ukochanym wnukiem i wspierać swojego syna. Dziś to państwo właśnie odpowiadacie, te osoby, które żeście ją przekonali do tego, żeby się nie szczepić, za tą sytuację. Takie pogrzeby są codziennie, takie tragedie również są codziennie, tylko dlatego, że ktoś rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Mówi o tym, że nauka nie ma prawa istnieć. A właśnie nauka, właśnie szczepienia ograniczają śmierć. Moja koleżanka miałaby szansę na to, żeby dzisiaj być wśród żywych. Miała szansę, żeby przeżyć koronawirusa. I dlatego trzeba przerwać ten chocholi taniec śmierci, tą spiralę śmierci na koronawirusa. Dlatego też Lewica przedłożyła 6 grudnia ustawę o szczepieniach. Jest rozwiązanie, które daje szansę na przeżycie koronawirusa, ograniczenie tej śmierci. Dlatego jako klub Lewicy wspieramy akcję demokracji, zbiórkę podpisów. I pod nią się podpisujemy jako posłanki i posłowie Lewicy. Tak dla szczepień, a nie dla zabobonów. Szanowni Państwo, obowiązkowe szczepienia ratują życie. Ratują życie, ratują zdrowie, ratują rodziny przed kolejnymi tragediami. Lewica mówi jasno, chcemy obowiązkowych szczepień dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Nasza ustawa czeka w Sejmie od początku grudnia. W tym czasie setki rodzin straciły swoich bliskich. W tym czasie ze strony obozu władzy słyszeliśmy kolejne absurdalne propozycje, pozorowane działania i buble legislacyjne. Najpierw ustawa Lex Hoc, teraz ustawa Lex Kaczyński, która nie tylko już próbuje skłócić pracowników z pracodawcą,
ale przede wszystkim szczuje na siebie kolegów z jednego zakładu pracy. Pomysł, żeby zachęcać pracowników do tego, żeby donosili na siebie nawzajem, żeby ciągali się po sądach, żeby oskarżali się za to, za co odpowiedzialna jest bezsilna władza, jest perfidny i obrzydliwy. To trzeba powiedzieć bardzo jasno. Nie zgadzamy się na to, żeby rząd siedział, umywał ręce i urządzał igrzyska w zakładach pracy. Nie zgadzamy się na to, żeby zrzucał z siebie odpowiedzialność, żeby nie wprowadzał obowiązkowych szczepień i patrzył, jak kłócą się koledzy z jednej pracy. Jak ciągają się po sądach, jak oskarżają siebie nawzajem o tragedie, z którymi muszą się mierzyć. To tak nie rozwiąże się kryzysu pandemicznego. Kryzys pandemiczny można rozwiązać tylko odważnymi działaniami władzy. Rząd musi zacząć zachowywać się jak rząd. Musi brać odpowiedzialność za życie i zdrowie polskich obywateli. Dlatego domagamy się pilnego procedowania ustawy Lewicy o obowiązkowych szczepieniach. Domagamy się, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, już we wtorek, była procedowana ustawa Lewicy, bo ta ustawa ratuje życie. Żadne chochole tańce, żadne pozorowane działania nie uratują życia Polek i Polaków tak, jak mogą to zrobić obowiązkowe, powszechne szczepienia. Apelujemy do obozu władzy o wprowadzenie tego do porządku obrad. Apelujemy do wszystkich ugrupowań opozycyjnych i po stronie obozu władzy o jednoznaczne poparcie i deklaracje dla tej ustawy. Nie można dłużej czekać, nie można dłużej gadać, nie można dłużej pławić się w pozorach i symulacjach. Trzeba działać tu i teraz, żeby ratować życie polskich rodzin, polskich obywateli i obywatelek. Dziękujemy bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.